Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy 30 listopada, na ten dzień została wyznaczona sesja. Otwieram 49. sesję Rady Miasta Górowo-Ławeckie. Witam bardzo serdecznie przybyłych na dzisiejszą uroczystość radnych. Witam pana burmistrza, pana Jacka Kostkę, który jest z nami zdalnie. Witam pana sekretarza Andrzeja Worobca, witam panią skarbnik, panią Edytę Jarmoluk i witam pana naszego Drymucha, Edwarda Inspektora. Informuję wszystkich państwa, że w prowadzeniu dzisiejszej sesji będzie mi pomagać pani wiceprzewodnicząca, pani Anna Piszczek oraz pani Grażyna Sawicz. Wysoka Rado, informuję, że sesja została zwołana w trybie zwyczajnym na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragraf 11 regulaminu Rady Miasta. Informuję, że wszystkim państwu radnym zostało przesłane w trybie regulaminowym zawiadomienie o dzisiejszej sesji oraz porządek wraz z projektami uchwał. Pragnę również przypomnieć, że na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 24 regulaminu Rady Miasta obrady sesji są transmitowane na żywo przez internet oraz rejestrowany jest obraz i dźwięk za pomocą kamery. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach Urzędu Miasta oraz w internecie. Informuję wszystkich również radnych, że uczestnicząc w obradach sesji Rady wyrażają państwo zgodę na rozpowszechnienie swojego wizerunku i upublicznienie i przetwarzanie swoich danych osobowych. Ponadto informuję, że na podstawie stosownych przepisów o samorządzie gminnym głosowania nad uchwałami są jawne i odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzanie i utrwalanie imiennego wykazu głosowań radnych. W przypadku, gdyby było to niemożliwe z przyczyn technicznych, takie głosowanie odbywa się imiennie. Tyle tytułem wstępu. Informuję również Wysoką Radę, że dzisiejsza sesja nie zmieniła się w punktach obrad, jakie dostaliście. Pragnę również przypomnieć, że zgodnie z listą obecności na dzisiejszej sesji jest 15 radnych, czyli mamy komplet. Nasze dzisiejsze uchwały i wszystkie postanowienia mają umocowanie prawne. Przedstawię dzisiejszą, tak pokrótce, dzisiejszy porządek obrad. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad, punkt drugi. Przyjęcie protokołu z 48. sesji Rady Miasta. Informacja z prac burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. I tutaj poprosimy pana burmistrza, który jest z nami na łączu internetowym, o przedstawienie właśnie tej informacji. I mamy do podjęcia 7 uchwał. Pierwsza uchwała będzie dotyczyła w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia gminnego między Gminą Miejską Górowo i Ławeckie, a Gminą Miejską Lidzbach Warmiński w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej. Mamy również do uchwalenia uchwalenia program współpracy miasta Górowo i Ławeckie z organizacjami pozarządowymi. Mamy również uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat. To jest takie długie. Dokonania zmian w budżecie miasta jest przewidziana również uchwała. Mamy uchwałę też bardzo ważną, stawek podatku od nieruchomości na przyszły rok. Kolejna uchwała będzie dotyczyła w sprawie godzin otwarcia placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta Górowo i Ławeckie. I ostatnia uchwała dzisiejsza, wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości. Przewidziane są również sprawy różne i zamknięcie obrad. Tak przedstawia się dzisiejszy porządek obrad, Wysoka Rado. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad przedstawionego przeze mnie? Zechce zagłosować. Pani Kasiu, nie mamy nic jeszcze. Jedną chwilę. Czekamy na podłączenie maszyny.
Pani Kasiu, czekamy na podłączenie. Zaraz, już głosowanie, już zaraz. No, czekamy jeszcze. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło. O, już jest. Głosowanie zostało podjęte. Przepraszam, porządek dzisiejszej sesji został przyjęty jednogłośnie. Wysoka Rado, przechodzimy teraz do przyjęcia protokołu 48 sesji Rady Miasta. Protokół był do wglądu w biurze Rady. Dostaliście Państwo również wersję, tekst pisany na swoje skrzynki mailowe. Czy chcą uwagi do tego protokołu? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania treści protokołu z 48 sesji Rady Miasta. Dziękuję bardzo. Protokół z 48 sesji Rady Miasta został przyjęty jednogłośnie. I teraz witamy pana burmistrza. Panie burmistrzu, czy nas widać, czy nas słychać? Widzę co prawda pana sekretarza tylko, ale słyszę was wyraźnie. Mam nadzieję, że mnie też słychać. Bardzo proszę. W tej chwili będzie informacja z prac burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Tych informacji będzie troszkę, więc ja pozwolę sobie zająć, mam chwilę czasu. Sprawozdanie dotyczy okresu teoretycznie niedługiego, bo od 27 września do 30 listopada. Szanowna Rada podjęła w tej kadencji uchwał 315, zrealizowanych zostało 229, a natomiast 86 znajdują się w stanie realizacji. I tak 29 września wraz z miastami Citaslow w związku z 15-leciem tego stowarzyszenia odwiedziliśmy gminę Sianów. To są członkowie spoza województwa i warto o nich dbać, bo dzięki temu, że jesteśmy dużym stowarzyszeniem, jesteśmy znacznie bardziej wiarygodni także dla władz naszego województwa, jeśli chodzi o różne projekty. 30 września odbyła się uroczystość nadania sztandaru powiatowej komendy policji. Tutaj też jakąś rolę odgrywał nasz samorząd, reprezentował nas pan sekretarz Andrzej Borowiec. Natomiast 3 października odbyła się już 5. inauguracja naszego Uniwersytetu III wieku. Warto o tym wspomnieć, bo jest to inicjatywa, która w oparciu o rzeczywistości o 3 instytucje, bo formalnie Uniwersytet III wieku tworzy Stowarzyszenie Jesteśmy Razem, czyli no, tak w skrócie mówiąc Barka i nasz ośrodek kultury. Natomiast oczywiście nasz samorząd wspiera tą inicjatywę i od 5 lat budujemy potencjał tej instytucji i został dostrzeżony. Nasz Uniwersytet III wieku został wyróżniony przez marszałka województwa 5 października na konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora, czego serdecznie naszemu uniwersytetowi gratuluję, ale myślę, że możemy pogratulować sobie w ogóle jako samorząd, bo jest to inicjatywa naprawdę wspólna. 11 października miałem przyjemność otwierać wystawę naszego dorobku, jeśli chodzi o ponadlokalny program rewitalizacji, którego ważną częścią jest również nasz samorząd w Domu Polskim w Brukseli. Ta wystawa będzie przeniesiona na początku przyszłego roku do budynku Parlamentu Europejskiego. To już jest uzgodnione. Mam nadzieję, że uda się mi dokonać tego osobiście. 14 października Szkoła Podstawowa i Przedszkole Miejskie rozpoczęły, świętowały Dzień Edukacji Narodowej. Dla mnie to było bardzo ważne święto, nie tylko dlatego, że z zawodu jestem nauczycielem, ale biorąc pod uwagę trudną sytuację tego zawodu i niekoniecznie nie wdawać się w polityczne polemiki, chciałem złożyć szczególne wyrazy w imieniu naszego samorządu szacunku i uznania i podziękowania dla naszego grona pedagogicznego. Tu warto dodać też, że nasze działanie, jeśli chodzi o politykę społeczną, spotkały się z dużym docenieniem władz województwa, dlatego że wyróżniono także nasz samorząd na gali ekonomii społecznej jako samorząd życzliwy tejże ekonomii. Tu doceniono również naszą spółdzielnię socjalną, która została wyróżniona i otrzymała
no, taką specjalny statut produktu społecznego nadawany przez instytucje społeczne w województwie marszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Szczególnie dostrzeżono fakt, że dzięki temu, że wspieramy ekonomię społeczną w Grodzie Igławeckim, jesteśmy w stanie oprzeć się przynajmniej w zakresie działalności samorządu, na przykład wpływom wielkich koncernów, które przejmują na przykład catering, jeśli chodzi o osoby wykluczone czy szkoły, a my dzięki stosowaniu klauzul ekonomii społecznej jesteśmy na to odporni. I tu możemy sobie pogratulować. Ja przypominam, że Szanowna Rada, a właściwie samorząd jest 50% udziałowcem tej spółdzielni socjalnej. 21 października rozpoczęliśmy nową tradycję, bo jak wiecie, otrzymujemy dyplom od pana prezydenta i jako Urząd Stanu Cywilnego, jako samorząd mamy przyjemność honorować pary, które ukończyły 50-lecie pożycia małżeńskiego i od tego roku zaczynamy to robić w piwnicach, troszkę bardziej kameralnym gronie. Spotkało się to z dobrym przyjęciem seniorów, a im więcej udaje się tych wydarzeń w piwnicach ratuszowych umieścić, tym lepiej, bo one sobie żyją tak, ale dobrze, żeby te przepiękne miejsce było częściej wykorzystywane. I 18 listopada odbyła się w Bartoszycach gala pracownika socjalnego. Tutaj podziękowaliśmy za pracę naszym społecznym pracownikom MOPS-u, pracownikom Stowarzyszenia Jesteśmy Razem, bo te dwie instytucje wspierają w sposób najbardziej istotny osoby wykluczone. A warto dodać też, że prowadzimy na bieżąco. W miesiącu listopadzie wymieniliśmy 31 sztuk opraw naszych lamp. Zaczynamy nie tyle kwartałami, nie tyle ulicami, co wymieniamy na początek te oprawy, które miały największą energochłonność. I wymieniliśmy w tej chwili 31 opraw o dotychczas o mocy od 250 do 200 W. One zostały zastąpione słabszymi, jeśli chodzi o pobór energii, światłami LED-owymi o mocy 50 i 60 W. Warto tutaj poinformować również, że w naszym mieście wpłynęło do nas wniosków, na dodatek były roku 492, z czego rozpatrzonych zostało pozytywnie 352. Wypłaciliśmy do tej pory 335, tam jest kwestia wyjaśniania jakichś nieporozumień. W przypadku kilku wniosków staramy się to wszystko rozstrzygać na korzyść mieszkańców, ale zgodnie ze zdrowym rozsądkiem. Kwota środków dotychczas wypłaconych w naszym samorządzie, jeśli chodzi o dodatek węglowy, to 1 500 000 zł. Inne źródła ciepła zostały do nas zgłoszonych 147, rozpatrzyliśmy pozytywnie 143 i wypłaciliśmy do tej pory już 125. Tu jest znacznie mniejsza, dlatego że tam wsparcie rządowe było mniejsze. To była kwota 125 zł, przepraszam, kwota 165 tysięcy zł. Warto tutaj dodać także, że podpisaliśmy już umowę na dostarczanie węgla. Pierwsze 25 ton będziemy starali się to przywozić w sposób systematyczny. Zakładam, że pierwsze 25 ton dotrze do nas w przeciągu najbliższych dni. I wygląda na to, jeżeli nie nastąpią jakieś dodatkowe utrudnienia, że węgiel ten będziemy dystrybuowali sami. Z dwóch powodów. Po pierwsze, dysponujemy jakby siłami, środkami, tak, mamy i traktorek, mamy jednoosiowe przyczepki, co jest ważne, i będziemy mieli pożyczoną, certyfikowaną wagę, która jest w stanie ważyć właśnie dokładnie jedną oś, więc będziemy w stanie dostarczać nieodpłatnie już ten węgiel, jeśli chodzi o sam transport do mieszkańców za pomocą naszych pracowników interwencji. W związku z tym przewidywana cena węgla, to się jeszcze może zmienić, bo my też nie wiemy, jaką fakturę nam wystawi transport tirowy, który przywiezie nam ten węgiel, ale zakładamy, że powinien kosztować ten węgiel 1500 plus koszt transportu. Czyli my jako samorząd żadnej marży nie będziemy pobierali. Być może uda nam się zamknąć tą cenę w kwocie 1600, ale no mówię, nie chcę tutaj absolutnie obiecywać, że to będzie aż tak niska kwota, ale myślę, że taka idea jest pomaganie mieszkańcom, tak żeby jak najtaniej, jak najmniejszym narzutem ten węgiel mógł trafić do mieszkańca. Jednocześnie, ze względu na to, że będziemy robić to sami, no to myślę sobie, to już dobry moment, ale też będziemy uprzedzali mieszkańców, że to chwilę potrwa.
Tak, bo moglibyśmy to wszystko zlecić składom węglowym, natomiast tak jak widzimy w kraju, widzimy w regionie, to te ceny wtedy to są jest jednak 1950, prawie 2000 zł, a tutaj spróbujemy to znacznie taniej. Zrobimy też test tego węgla, tak, po prostu weźmiemy popularnie zwaną kozę i rozpalimy go po prostu, żeby zobaczyć, czy on się pali, bo ja wiem, że mieszkańcy mają wątpliwości, będzie można przyjść. Zobaczyć, damy informację, kiedy taki test się odbędzie. No i jeśli chodzi o takie jeszcze istotne informacje, to ja przypomnę, że trwa inwestycja remontu ośrodka kultury. On jeszcze chwilę potrwa, natomiast już widać chyba zarówno sam budynek, jak i jego otoczenie nabiera zupełnie innego wyglądu. Trwa remont ulicy Przemysłowej. Tam wydaje mi się, już jeden z podwykonawców praktycznie zakończył pracę. Jeżeli chodzi o wymianę instalacji podziemnych, poprawienie ich stanu, wymagało troszeczkę zachodu. Powoli są układane chodniki, natomiast na asfalt jeszcze chwilę przyjdzie poczekać. Ja wiem, że wielu z Państwa się niepokoi, ale no po prostu takie inwestycje trwają. To jest jedna z najdłuższych ulic w mieście. Dużo pracy. Ale jak już zakończymy, to na pewno wszystkie niedogodności pójdą w niepamięć. Trwają także dwa mniejsze remonty. Remont ośrodka pomocy społecznej. Tam była doprowadzana do stanu odpowiedniego linie energetyczne. Przy okazji położone zostaną nowe łącza internetowe i oświetlenie zgodne z normami PHP. I trwa inwestycja w Senior Plus. No, tam będą przygotowane pomieszczenia dla naszych seniorów, tak żeby oni mogli znaleźć miejsce w ciągu dnia pod opieką terapeutów i wziąć udział w interesujących zajęciach. Także jeśli chodzi o mnie, to z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i jednocześnie przepraszam za formę, ale biorę udział w forum rewitalizacji na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego. Mam tu wystąpienie, do tego za chwilę będę musiał się z Państwem rozłączyć, żeby się do niego przygotować. No, ale uważam, że no, warto brać udział w sesjach, no bo też na tym polega moja praca. Bardzo dziękuję. Dziękuję dla pana burmistrza za szerokie przedstawienie informacji. Czy ktoś z państwa miałby w tym momencie pytania do pana burmistrza? Nie widać, także dziękujemy panie burmistrzu. Życzymy owocnych obrad. Można się już rozłączyć, panie burmistrzu, zgodnie z zapowiedzią. My dalej sobie poradzimy już tutaj sobie dalej. Jest pan sekretarz, więc pani skarbnik, więc będzie działo się dalej. Dziękujemy uprzejmie dla pana burmistrza. Szanowna Rado, przechodzimy teraz do uchwał. Pierwszą uchwałą do przegłosowania i do zatwierdzenia jest uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego między Gminną Miejską Górowo Iławeckie a Gminą Miejską Lidzbach Warmiński w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Lidzbach Warmiński realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej. Mieliśmy na komisjach panią kierownik naszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzisiaj z przyczyn służbowych jest niemożliwy jej udział. Ja tylko przypomnę, zresztą tu jest pani Ania, również Januszczak, pracownica tego ośrodka, może kilka słów powiedzieć. Generalnie zawarcie porozumienia pozwoli na przyjęcie do środowiskowego domu pomocy społecznej w Lidzbarku mieszkańców gminy miejskiej Górowo-Iławeckie w przypadku posiadania wolnych i niewykorzystanych miejsc przez Lidzbark Warmiński. Tutaj ważna informacja również, że zawarcie porozumienia nie pociąga za sobą skutków finansowych dla budżetu miasta gminy miejskiej w Lidzbarku ani w Górowie, dlatego że zgodnie z przepisami jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i w całości jest finansowane przez budżet państwa. Dobrze, że takie porozumienie będzie. W przypadku właśnie wolnych miejsc nasi pensjonariusze będą mogli korzystać z tego ośrodka. Czy ktoś z państwa chciałby w tym temacie? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy. Kto z państwa jest za podjęciem takiej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie tego porozumienia, zechce zagłosować. Czekamy na
informację z naszej maszyny tutaj, tak? Jeszcze pan Czesław Antonowicz gdzieś tutaj na łączach już jest z nami. Dobrze. Tak jak widać, uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejną uchwałą do podjęcia i zaplanowaną na dzień dzisiejszy jest uchwała w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Górowo i Ławeckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykuł 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tym temacie? Pan sekretarz tutaj pewnie, bo to co roku jest tutaj przygotowywane. Bardzo proszę, panie sekretarzu. Uchwała Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi jest przyjmowana co roku. Jak państwo się zapoznali, to na rok 2023 są w uchwale ujęte trzy zagadnienia: sport, edukacja i historia, tak bym powiedział ogólnie. Dziękuję bardzo. Tak jak powiedział pan to przed chwilą właśnie pan sekretarz, są przewidziane trzy zadania i one będą rozpisane poprzez ogłoszenie konkursów. Do tego konkursu można będzie przystąpić i są konkretne pieniądze do podjęcia, tam jest w granicach 15 i 5 tysięcy. To jest dla organizacji właśnie pożytku publicznego. Przechodzimy zatem do przegłosowania tej uchwały. Kto z pań i panów jest radnych jest za podjęciem uchwalenia programu współpracy miasta Górowo i Ławeckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejną uchwałą na dzień dzisiejszy jest uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadnormatywne, godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom. Nazwa jest taka długa. Dotyczy to, ta dzisiejsza uchwała dotyczy wprowadzenia i dopisania w regulaminie właśnie, który określa warunki przyznawania dodatków, dodania właśnie punktów w brzmieniu: nauczycielowi z tytułu sprawowania funkcji mentora dla początkującego nauczyciela wypłaca się 3% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom mentora. Ma to związek z tym, że po prostu ustawa się zmieniła i doszedł nauczyciel mentor i po prostu trzeba określić wysokość pieniędzy, który będzie wypłacana za opiekę takiego nauczyciela. Przechodzimy do przegłosowania. Tak, jest pytanie. Pan radny Bechanowicz. Podstawa prawna zmiany, znaczy dopisania do regulaminu tego punktu jest artykuł 30 ustęp, między innymi ustęp 6a ustawy o karcie nauczyciela, który mówi, że regulamin podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. Czy takie uzgodnienia ze związkami zawodowymi były i czy taka opinia jest przedstawiona przez związki zawodowe? Tak, jak najbardziej. Takie uzgodnienia były i są, że tak powiem, pozytywne. To taką mam prośbę, żeby taką opinię też przedstawiać do tej uchwały, bo ona może być pomocna tutaj radnym do opiniowania, do wyrażania swojego zdania. Dziękuję bardzo. No, nie ma problemu oczywiście, następnym razem będziemy załączać. Dziękuję bardzo. Uchwała jest w dalszym ciągu jest aktualna i przechodzi teraz do procedowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmienienia uchwały w sprawie regulaminu określania wysokości szczegółowych tych wszystkich zasad, zechce zagłosować.
Poczekamy jeszcze na spływ głosów. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejną bardzo ważną uchwałą jest uchwała w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na rok 2022. Poprosimy tutaj panią skarbnik o przybliżeniu kilku cyferek, które będą w zmianie budżetu miasta na ten rok bardzo istotne. Bardzo proszę. Dzień dobry wszystkim. Proszę państwa, zmiany budżetu miasta na 2022 rok przedstawiają się następująco. Zmniejszamy dochody i wydatki o kwotę 827 994 zł i 82 grosze zgodnie z załącznikami do uchwały nr 1 i 2. Zmiany po stronie dochodów zostały dokonane na podstawie decyzji wojewody warmińsko-mazurskiego. Są to zwiększenia w dziale oświata i wychowanie z przeznaczeniem na dotację podręcznikową oraz zmiany z dotacji na zadania bieżące na dotacje na zadania inwestycyjne w związku z realizacją programu pod biało-czerwoną. Pozostałe zmiany to zwiększenie w kwocie 16 154 zł na wypłatę świadczeń w ramach pomocy uchodźcom oraz zmniejszenie o kwotę 846 600 zł środków przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych. Zmiana związana jest z uaktualnieniem złożonego zapotrzebowania na wyżej wymienione środki. Zmiany po stronie wydatków dotyczą przede wszystkim przesunięć pomiędzy działami w celu zabezpieczenia planu. Zostały one dokonane na podstawie wniosku złożonych przez jednostki organizacyjne. Największe zmiany to zwiększenie o kwotę 38 820 zł w dziale oświata i wychowanie, rozdziale przedszkole z przeznaczeniem na remont łazienki i gabinetu logopedycznego. Zwiększenie w dziale działalności usługowa, rozdziale cmentarze o kwotę 10 tysięcy z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu dotyczącego usług, a konkretnie na wywóz odpadów. Zmniejszenie po stronie wydatków w kwocie 846 600 zł dotyczy, tak jak już wspomniałam, uaktualnienia złożonego zapotrzebowania na wypłatę dodatków węglowych. Wyżej wymienione zmiany nie zmieniły wysokości deficytu miasta i nadal wynosi on 888 538 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Czy ktoś z państwa miałby uwagi do tego, do tych zmian? Ja przypomnę, że to zmiany dokonujemy bardzo często. Tu jeszcze będziemy mieli na pewno taką sesję pod koniec roku, gdzie wszystkie zmiany będą musiały być dokonane po to, żeby bilans był na zero u pani skarbnik. Jest to bardzo ważne. W tej chwili procedujemy to, co powiedziała pani skarbnik w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na rok 2022. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Czekamy jeszcze na spływ głosów. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy, Wysoka Rado, do naszej kolejnej właśnie uchwały na dzień dzisiejszy, bardzo ważna. Uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2022. Odbyły się komisje, na których pani skarbnik przedstawiała, jak ma to wyglądać w roku 2023. Zaplanowany jest wzrost oczywiście tych stawek. Ostatnia regulacja w tym temacie była w roku 2019 i w tym roku po prostu jest, że tak powiem, no, przymus podwyższenia tych stawek podatku po to, żeby nam się budżet zamknął i domknął. Bardzo proszę o kilka słów w tym temacie panią skarbnik. Państwo, no tak jak pan przewodniczący powiedział, ostatnia zmiana podatku była w 2019 roku, więc troszeczkę czasu już minęło od tego momentu. Wiemy, że wszystkie koszty wszędzie wzrastają, tak samo i w jednostkach organizacyjnych, i w urzędzie. Także podwyżki dotknęły wszystkich dokładnie tak samo. W związku z czym no, podejmujemy taką uchwałę, żeby też troszeczkę te nasze dochody w naszym budżecie podreperować. I stąd taka propozycja właśnie stawek podatku od nieruchomości. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję.
Propozycja jest podwyższenia stawek o 23%, co pozwoli na wpływ do budżetu miasta kwoty w granicach 300 tysięcy. 300 tysięcy z podatków będzie w tym przyszłym roku zaplanowane i jest ze wzrostu podatków. Jeżeli nie widzę, przechodzimy do przegłosowania tej uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości w wersji przedstawionej na komisjach i przed chwilą przez panią skarbnik, zechce zagłosować. Czekamy na spływ głosów. Czekamy na głos na pani. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, 14 osób jest za podjęciem uchwały, jedna osoba była przeciwna. Informuję, że uchwała została podjęta większością głosów. Dziękuję bardzo. I kolejną uchwałą na dzień dzisiejszy jest uchwała dotycząca wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Informuję uprzejmie, że tutaj dochodzą sprawy spadkowe. Jest to porządkowane. Poprzedni właściciel tego garażu zmarł i w tej chwili aktem notarialnym przechodzi to na żonę i członków rodziny. I dlatego regulacja w tej chwili jest tutaj robiona. Jest to uchwała w sprawie uchylenia uchwał w sprawie, przepraszam. Przepraszam bardzo. Oczywiście pośpieszyłem się jeszcze, przeskoczyłem jedną uchwałę. W tej chwili będziemy procedowali uchwałę dotyczącą uchylenia uchwał w sprawie, uchwał w sprawach godzin otwarcia placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta Górowo i Ławeckie. Będą tu uchylane dwie uchwały. Uchwała z roku 2003 i uchwała z roku 2006. Są to stare uchwały, prawie 20-letnie. Tutaj regulacja jest taka, że w poprzednich uchwałach placówki te mogły być otwarte do godziny 24 i otwierane nie wcześniej niż o godzinę 5. W tej chwili takiej regulacji nie będzie. Czy ktoś z państwa chciałby w tym temacie? Nie widzę. W związku z powyższym, kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwał w sprawie godzin otwarcia placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta Górowo i Ławeckie, zechce zagłosować. Zaraz jeszcze, już jestem. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. I ostatnią uchwałą jest ta, o której tutaj mówiłem wcześniej. Jest to uchwała, która porządkuje sprawy tutaj majątkowe i rodzinne po zmarłym właścicielu garażu. Jest to w trybie bezprzetargowym. Czy ktoś z państwa chciałby w tym temacie? Sprawa jest tu oczywista. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz tutaj najemców nieruchomości zabudowanej segmentem garażowym wybudowanym ze środków własnych. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. W tej chwili, Wysoka Rado, przechodzimy do punktu sprawy różne. Jeżeli takie są, bardzo proszę. Pani Grażyna Sawicz się zgłasza. Bardzo proszę. Ja tylko chciałam podziękować panu Jankowi Sadowskiemu i jego ekipie za uporządkowanie Alei Wojska Polskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja tutaj to również pokażę wszystkim radnym i mieszkańcom. Nasza rada zafundowała na naszą grotę maryjną, tutaj pani Ewo, proszę mi pomagać. Co to jest? Tajemnica różańca. Było to składkowe. Pani Ewa była inicjatorką tego wszystkiego i w ostatnią niedzielę mieliśmy przy pomocy tutaj arcybiskupa Górzyńskiego to wszystko wręczane. Także dziękuję bardzo w imieniu tutaj wszystkich radnych. Będzie to wisiało na wieczne czasy przy naszym kościele. Tak to wygląda. I kilka słów jeszcze pani Ewa Antochów, inicjatorka tego wydarzenia. Ja ze swojej strony chciałam podziękować wszystkim koleżankom i kolegom, którzy się dołożyli. Naprawdę fajna sprawa, będzie pamiątka, zostanie po nas po wieczne czasy. Dziękuję pięknie jeszcze raz. Jak najwięcej takich inicjatyw, może nie kościelnych, ale naszych wspólnych dla dobra naszego miasta i mieszkańców. Bardzo dziękuję. Tutaj również pokażę właśnie, w ostatnią sobotę odbyła się też duża uroczystość, 70-lecie istnienia naszego liceum. Tu jest podziękowanie dla pana burmistrza, także panie burmistrzu, pana widzi, obserwuje, to jest podziękowanie dla pana. Tu jest napisane, że jest pan przyjacielem szkoły. Także tu również pokazuje i to wszystko pokazuje. Była duża uroczystość, było dużo absolwentów, także sentymentalne takie spotkanie. Wzięły udział w tym też władze w postaci pana starosty, pana kuratora i inne jeszcze osoby znaczące. Były także piękna uroczystość. Czy ktoś z państwa jeszcze w sprawach różnych? Pan radny Szlejer, bardzo proszę. Ja chciałbym przypomnieć jeszcze, dopóki pogoda w miarę sprzyja, o połataniu tej ulicy Lizbarskiej, tam od wjazdu od Olsztyna, żeby jeszcze na zimę to jako tako wyglądało. Dziękuję. Prosiłem bardzo. Tego na komisjach, nie? Dziękuję. Dziękuję. W związku z powyższym, że nie widzę więcej spraw, zamykam 49. sesję Rady Miasta, przewidzianą do odbycia w dniu dzisiejszym. Dziękuję bardzo.